czwartek około godziny 8 rano doszło do wypadku na przejściu dla pieszych przy ulicy Piłsudskiego w Nysie. Z ustaleń policjantów wynika, że 78-letnia kobieta weszła na przejście na czerwonym świetle, w wyniku czego została potrącona przez prawidłowo jadącego kierowcę busa. Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala w Nysie, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy. Sprawą zajmą się teraz policjanci z Nysy. Ogólnopolskie statystyki zdarzeń drogowych wskazują, że osoby, które ukończyły 60 rok życia, są jedną z najbardziej zagrożonych grup wśród uczestników ruchu drogowego. Policjanci apelują też, aby piesi stosowali się do przepisów. Najczęstsze błędy pieszych to właśnie przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle lub w miejscu niedozwolonym.